crush a bit, little bit, roll it up, take it. Feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Wam dać kilka rad młodym zawodnikom, którzy chcieliby się dostać do klubu jak Legia? No przede wszystkim muszą kochać piłkę nożną. Jeśli zaczynasz coś robić, to musisz być przekonany, że to jest to coś, co chcesz robić w życiu. A później to już tylko konsekwencja w ciężkiej pracy, bo ciężką pracą można dojść do wszystkiego. Dziękuję. Dziękuję. Mam to szczęście, że jakiś taki kontakt nawiązałem z tymi piłkarzami i zdobyłem ich zaufanie, którzy coś wam być może ich te nazwiska mówią, jak Kuba Błaszczykowski, czy Piszczyk, czy wcześniej Boruc. Czym się różni dopisami do gazety od telewizji, tak, programy? No ja dopiero, słuchajcie, reczkuję w telewizji. Jest to dla mnie gdzieś, no fajnie, kolejna nauka i kolejne wyzwanie. Ja lubię wyzwania i wydaje mi się, że z każdym programem coraz lepiej to wygląda. Jeżeli chodzi o pisanie, no przy wywiadach, my możemy nad tym tekstem popracować, tak? Telewizji, jeżeli już coś nagramy, no to jest. A tutaj ja mówię swojemu rozmówcy, że ja będę upierdliwy przy tej rozmowie i jeżeli nawet mogę coś dodzwonić, później dopytać, bo zależy mi na tym, żeby ta rozmowa dobrze wyszła. No i generalnie, jeżeli widzę, już później sobie to spiszę, ułożę, że czegoś brakuje, no to biorę telefon i dzwonię do niego, a w telewizji to już się nie da dokręcić tego. No to jest akurat fajne w tej pracy, bo poznałem świętego Mikołaja, ale takiego prawdziwego świętego Mikołaja z Laponii, bo występował po mnie, więc sobie chwilę tam porozmawialiśmy. No.